Wolałabym wejść na jeden dzień do świata i poznać bohaterów. Wiedźmina albo Harry'ego Pottera? O kurczę, dobre pytanie. Na dzień dzisiejszy wybrałabym bohaterów Wiedźmina, ale najchętniej właśnie w całej tej otoczce i w całym świecie. Myślę, że ten temat Harry'ego Pottera już jakby tyle lat jest ze mną od dzieciństwa, że w sumie sama czuję, jakbym tam trochę wsiąkła czasami, a Wiedźmin jest jednak taką nowszą zajawką i książki, i gra, i tylko nie ta na taka fabularna, tylko bardziej karciana. Jest super, polecam. I serial też oczywiście ostatnio, więc na dzień dzisiejszy Wiedźmin. Czy uzasadniłam odpowiednio? Super. Jesteś prezesem klubu w Tauron Lidze. Uwaga, uwaga. Powtarzam. Jesteś prezesem klubu w Tauron Lidze. Prezeską. Prezeską. Dobrze, sfeminizujmy moje pytanie. Jesteś prezeską klubu w Tauron Lidze. Przychodzi agent i mówi: obie są chętne do podpisania kontraktu z twoim klubem, a możesz wybrać jedną. Wolałabyś Paolę Egonu czy Tianę Boszkowicz? O kurczę. Bardzo ciężkie pytanie. Oczywiście, pani prezes. Bardzo ciężkie pytanie. Jakby znam obydwie dziewczyny tylko z boiska, więc może chciałabym na przykład zasięgnąć języka czy porozmawiać z obydwiema, żeby trochę poznać je z charakteru, jakimi są ludźmi. Przypominam, jesteś panią prezes klubu, a nie politykiem, więc poproszę o odpowiedź. No ale tu jakby też jest bardzo ważne w klubie, w drużynie, czy to będzie osoba, która jest w stanie jakby współżyć z drużyną. Także musiałabym tutaj dodatkowe testy porobić. Nie satysfakcjonuje mnie ta odpowiedź, no ale dobra, odpuszczę ci. Pytanie numer 3. Wolałabym wypić wino i pogadać o głupotach z Kubą Wojewódzkim czy Rafałem Paczesiem? Rafałem Paczesiem, zdecydowanie. Nawet w wakacje byłam na jednym stand-upie i bardzo mi się podobało i myślę, że ma tak wiele anegdot. Kuba Wojewódzki na pewno też, tego mu nie odmówię, ale jednak Rafał Pacześ chyba humorem jest mi bliższy. Pytanie osobiste. Wolałabym powiedzieć komuś: przepraszam, dałam ciała, to był w 100% mój błąd, czy pójść i przebiec za karę 10 km, ale nie musieć przepraszać? Ja jestem zdecydowanie z tych, które potrafią przeprosić i wziąć na klatę, jeszcze zmierzyć się z konsekwencjami. Jakby tak jestem wychowana i myślę, że nie ma dla mnie to żadnego problemu, żeby się przyznać do błędu. Aczkolwiek to kółka też mogłabym powiedzieć, żaden problem. Wolałabym pójść na finałowy koncert męskiego grania w Żywcu, czy pójść na koncert zagranicznej gwiazdy, powiedzmy, niech to będzie Coldplay? Biorąc pod uwagę, że w sumie naprawdę nie jestem koncertowa, ostatnio o tym myślałam i to chyba nie jest jednak do końca mój klimat, ale myślę, że bardziej odnalazłem się na męskim graniu, może nie na finale, może na jakimś takim mniej spektakularnym, nawet mniejszym. Wolałabym skoczyć na bungee, czy pojechać na piknik ze znajomymi? Czas rehabilitacji nauczył mnie również, że jednak jestem człowiekiem, który nie może żyć bez adrenaliny, więc myślę, że ten skok na bungee w obecnym czasie byłby super, żeby tej adrenaliny dostarczyć. A na piknik ze znajomymi w sumie w każdy weekend też się chętnie umówię. Wolałabym, pytanie siatkarskie, wolałabym zepsuć zagrywkę przy stanie 23-24 i przegrać set, czy zepsuć zagrywkę przy stanie 14-13 w tiebreaku i doprowadzić do gry na przewagi? Filozoficzne pytanie. No pytanie, czy łatwiej się gra końcówkę czy tego seta od początku. Szczerze mówiąc, chyba wolałabym jednak zepsuć tą zagrywkę w tiebreaku pod warunkiem, że była to piłka, którą ryzykowałam, a nie przebiłam byle przebić. A to fajna odpowiedź. Tak. Także myślę, że tiebreak i wierzę, że potem po przyjęciu byśmy miały
skończoną akcję, skończoną piłkę w pierwszej akcji, także wolałabym, tutaj brakuje jednak dosyć. Wolałabym wprost opierdzielić koleżankę z zespołu, która robi coś źle i to zauważyłam, czy nie zgodzić się z opinią trenerów i im to zakomunikować? A z tym jaki problem z jednym i z drugim w sumie? Wiesz, no zależy od osobowości w twoim przypadku właśnie. To chyba nie byłby problem, czy byłby? No właśnie nie wiem, czy to jest satysfakcjonująca odpowiedź. Ale myślę, że jeśli to by miało pomóc drużynie, to myślę, że nie miałabym jakby przeszkód, aby gdzieś tam koleżankę upomnieć. A jeśli chodzi o rozmowę z trenerem, no to jednak chyba gdzieś tam wolałabym na prywatności, może to chyba tak się takie rzeczy załatwia, więc no to załóżmy, że wybieram koleżankę. Wolałabym dzień całkowicie bez telefonu, czy dzień całkowicie bez psa? O nie, oczywiście, że bez telefonu. O, jak? Łatwe pytanie. Aż mi serce zabolało, jak sobie wyobraziłam dzień bez psa, tak. I wtedy bez telefonu, ale z psem i wystarczy. Wolałabym przefarbować się na blond, czy wrócić na studia i znów łączyć je z grą w siatkówkę? Dobre pytanie. Jednak chyba wolałabym wrócić na studia. Znaczy, no moje włosy na pewno nie przeżyły za dobrze tego farbowania na blond. A łączenie z zawodowego sportu ze studiami to było duże, duże wyzwanie. Bardzo dużo mnie to kosztowało, ale jednak też bardzo dużo mnie uczyło, także może jakieś kolejne doświadczenia by doszły. Dziękuję. Jezu, dziękuję. A czemu Jezu? Nie wiem.